Za kilka minut zaczynamy nagrywać teledysk. Alvaro będzie śpiewał po polsku refren, więc jest to, uważam, mega cute. Jeszcze nie nagrałam mojej polskiej partii, ale myślę, że będzie świetnie. Właśnie widzę, że chodzi i się teraz uczy fonetycznie, jak się to wymawia. Połóż mi za teraz, bo się panamera cię zabiera na sorry, ale nie obieram. Nie mogę mieć telefonu, więc muszę się nauczyć. Dam radę. Ona, czołowa polska wokalistka, wielokrotnie nagradzana, miliony razy odtwarzana. Jej przeboje rok w rok rozbrzmiewają w polskich rozgłośniach. On, hiszpańsko-niemiecki artysta, który czego się nie dotknie, zamienia w międzynarodowy hit. Gdy tylko wydał El Mismo Sol w 2015 roku, jego kariera rozpędza się wciąż i wciąż i wciąż. Margaret i Alvaro Soler postanowili połączyć swój artystyczny zmysł do tworzenia hitów. Zaczęło się wszystko od piosenki. Napisałam piosenkę Hot Like Summer. Bardzo mocno chciałam znaleźć kogoś, kto odda ten vibe latynoski. No i Alvaro, myślę, idealnie się wstrzelił w swoją zwrotkę. Kiedy Maggie wysłała mi piosenkę, od razu poczułem jej klimat. Odpisałem, że chętnie, ale najpierw chcę ją poznać, bo wolę pracować z kimś, kogo znam. Pamiętam, że mieliśmy razem koncert w Kielcach. Spotkaliśmy się, złapaliśmy wspólny język i powiedziałem, działajmy. Na maksa się ucieszyłam, że Alvaro jest na tym traku ze mną, bo dużo też Alvaro wniósł do tej piosenki. Dla Alvaro Solera współpraca z Margaret jest drugim polskim epizodem. W 2016 roku wydał bowiem utwór Libre z Moniką Lewczuk. Polacy mają w sobie dużo latynoskiej krwi jak na północną Europę. Uwielbiam, jak szaleją na koncertach. A przy okazji jesteście bardzo kulturalni. Kiedy ktoś chce zrobić sobie ze mną zdjęcie, zawsze podejdzie i grzecznie zapyta. W innych miejscach świata wcale tak nie jest. Ludzie podchodzą, nie powiedzą nawet cześć i robią. Polacy są bardzo kulturalni. Kocham wasz kraj. Byłem tu wiele razy, chyba już ponad 10. Do Polski przyjechał nie tylko Alvaro. Margaret także, bo od kilku tygodni mieszka w Hiszpanii. Tak, Hiszpania jest mi bardzo bliska, tym bardziej teraz zimą, ponieważ spełniam swoje marzenie i pierwszą zimę spędzam poza krajem, właśnie w Hiszpanii, więc trochę uczę się hiszpańskiego, ale nadal rozmawiamy z Alvaro po angielsku, bo jednak mój hiszpański jest... trochę mój po hiszpańsku też duże słowo. Jak już przyjeżdżam, to zazwyczaj od rana do nocy po prostu jakby realizujemy te wszystkie rzeczy do przodu. No i ja cały czas przygotowuję się do wydania płyty Siniaki i Cekiny i to jest... jeden z kolejny z singli, nie ostatni jeszcze przed wydaniem płyty, która wychodzi w kwietniu. Wiele rzeczy w tym utworze odzwierciedla mnie, a wiele rzeczy odzwierciedla Maggie. To świetne połączenie. Mam nadzieję, że odbije się echem też ten utwór w Europie.